Krzyż na mównicy. Proszę bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, Szanowni Państwo, na tym samym posiedzeniu, czyli 3 sierpnia, Komisja Budżetu i Finansów rozpatrzyła projekt ustawy o funduszach inwestycyjnych, zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw. Swoją wypowiedź jakby podzielę na dwie części, bo jedną rzecz to jest kwestia funduszy i proponowanych zmian, jeśli chodzi o zarządzanie funduszami i zmiany, które wynikają przede wszystkim z dyrektyw Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady. I druga część niektórych innych ustaw to dotyczy ustaw związanych z drogami i opłatami. Szanowni Państwo, ta ustawa w zakresie funduszy inwestycyjnych i zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 2019 roku, łamane przez 1160. Nie będę dalszej części cytował. Również dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z roku 2020 przez 1504 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2019 roku, łamane przez 1156 z czerwca 2019 roku. Mogę powiedzieć, że to, co dotyczy zmian, dotyczy uszczegółowiania spraw dotyczących gospodarowania akcjami i aktywami funduszy inwestycyjnych w zakresie problematyki, które zostały zapisane w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, to należy wymienić, że tak. Po pierwsze, to, co zostało zapisane w projekcie ustawy, modyfikuje obowiązki informacyjne, w tym reklamowe, czyli bardzo ważny element dotyczący transparentności, jawności, czytelności związane z reklamowaniem spraw związanych z obrotem akcjami czy wszelkiego rodzaju udziałami, jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne. Rozszerza zakres obowiązków funduszy zagranicznych w odniesieniu do zbywania tytułów uczestnictwa emitowanych na terytorium Rzeczypospolitej oraz określa warunki zaprzestania, czyli cały czas mówimy o tym, co dotyczy czytelności, transparentności i tego wszystkiego, co jest związane z obrotem na rynku finansowym. Określa warunki zaprzestania zbywania przez fundusze inwestycyjne otwarte jednostek uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego. Określa warunki zaprzestania wprowadzania unijnych akcji funduszy inwestycyjnych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej. I tutaj są określone warunki zaprzestania, czyli zbywania, oferowania certyfikatów, wprowadzenia alternatywnych spółek lub inwestycyjnych lub unijnych funduszy inwestycyjnych do obrotu na terytorium państwa członkowskiego. Te elementy dotyczące wdrożenia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady nie wzbudziła kontrowersji, gdyż jest to uszczelnianie całego systemu obrotu na rynku finansowym i tutaj mieliśmy pełną zgodność komisji w tym zakresie. Drugi człon tego projektu ustawy to jest kwestia artykułu 2, 3 i 4. Są to kwestie dotyczące, o tym wspomniał już przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, a mianowicie jest to kwestia włączenia do tej ustawy spraw dotyczących dróg, a mianowicie te trzy poprawki dotyczą po pierwsze ustawy o drogach w zakresie dotyczącym uiszczania opłat, ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym w zakresie dotyczącym uiszczania opłat za przejazdy autostradą z wykorzystaniem systemu poboru i kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, to jest artykuł 4 tejże ustawy. Mówiąc krótko, w sprawach dróg zostały dołączone rzeczy związane z opłatami, a mianowicie możliwości zwalniania z opłat w sytuacjach ratowania życia, zdrowia i innych elementów nadzwyczajnych, gdzie należy korzystać z tych opłat w sposób darmowy. Mówimy tu przede wszystkim o służbach, ale również i sprawach dotyczących transportu drogowego służącego sprawom pilnym, ale jednocześnie w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia wprowadzono ważną rzecz,
korzystną z punktu widzenia przedsiębiorców, a mianowicie w przypadku awarii systemu, uiszczania opłat jest możliwość dalszego jakby działania osoby, która zajmuje się transportem tych rzeczy, które podlegają nadzorowi służb finansowych, a następuje zgłoszenie awarii, a rozliczenie całego procesu następuje później. Dotychczas ustawa mówi jednoznacznie, kto nie zgłosi, podlega karze. Więc z punktu widzenia funkcjonowania, z punktu widzenia korzyści dla przedsiębiorców jest to element korzystny. Natomiast pan legislator zgłosił tutaj zastrzeżenia dotyczące konstytucyjności. Na podstawie tejże opinii ja zgłosiłem wykreślenie tych spraw drogowych dotyczących opłat oraz kodeksu wykroczeń. Natomiast po wyjaśnieniach pani minister i po sugestiach pana przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów wycofałem te poprawki. Dlatego, że nie ze względów merytorycznych, gdyż one z punktu widzenia funkcjonowania są bardzo korzystne, natomiast pewnej świeckiej tradycji, która się zrobiła, jeśli chodzi o łamanie konstytucji, łamanie orzeczeń Trybunału, a mianowicie dołączania w każdej chwili wszystkiego, co można, co akurat mamy pod ręką. A mianowicie trzeba sobie zadać pytanie, co wspólnego ustawie o funduszach inwestycyjnych ma sprawa dotycząca opłat za autostrady, czy odcinki płatne, czy ustawa o kodeksie wykroczeń. Na pytanie pana przewodniczącego pani minister powiedziała, że będziemy się starali, aby więcej takich rzeczy nie robić. Natomiast ja już za długo tutaj jestem, aby uwierzyć w rzeczy, o których mówimy już lat 6, a one i tak są robione. A mianowicie do ustawy o funduszach inwestycyjnych, wdrażaniu wytycznych zawartych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego Rady dołącza się te trzy rzeczy, które nie przeszły przez czytania, w ogóle nie, w sensie tematycznym nie mają nic wspólnego. W wyniku głosowania i wycofania przeze mnie, biorąc pod uwagę ten aspekt społeczny, mam nadzieję, że po raz ostatni, wyniki głosowania były takie, że 7 osób głosowało za przyjęciem ustawy bez poprawek i 1 głos był wstrzymujący. Dlatego w imieniu komisji, panie marszałku, wnoszę o przyjęcie tej proponowanej ustawy. Dziękuję. Obecnie senator zgłasza z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy. Czy są takie pytania? Ale to ja mam. Panie senatorze, bo pan nie dokończył w swoim sprawozdaniu. Powiedział pan 8-1. Tak. 8-1 wstrzymującego się. To rozumiem, że propozycja komisji jest przyjęcie ustawy bez poprawek. Tak. Tak. No właśnie. Tak, mówiłem. A, dziękuję.